Mogę sobie tam to przesunąć, bo sobie wypisałem w tych punktach, bo jestem gaduła, żeby tutaj też czasu nie zabierać. A, proszę uprzejmie. Ma świadomość, że od naszej psychiki wiele zależy, od naszego myślenia zależą naprawdę kluczowe rzeczy, ponieważ tak jak ma się dusza nasza, tak będzie wyglądać całe nasze życie. Zanim przejdę do tego, coś właściwie się ze mną wydarzyło w ciągu ostatnich dwóch miesięcy bycia tutaj, zacznę od takiej rzeczy, którą zauważyłem, że nawet najdrobniejsze wykrzywienie w naszym myśleniu, ono finalnie wprowadzi duży zamęt i śmierć do naszego życia. Nawet najdrobniejsza mucha jest w stanie popsuć olejek aptekarza. Więc najdrobniejszy, nawet najmniejszy syndrom piekła w naszym myśleniu, on będzie destrukcyjny w swoich skutkach. Bo myślenie nasze ma wpływ na naszą wiarę. Tak jak myślimy, to albo sabotuje naszą wiarę, albo ją podsyca. Jeżeli ja myślę o rzeczach, które są oderwane całkowicie od tego, kim jestem, w ogóle poznałem ostatnio dzięki świadectwu Michała, że ja nie jestem swoimi emocjami. To była dla mnie pewna teoria, ale ja to poznałem teraz w praktyce. Więc jeżeli ja myślę o rzeczach, które odbiegają, które sabotują moją wiarę, które ją zniżają do poziomu jakiegoś wierzenia, które ją podkopują, które ją podważają i ja te rzeczy rozkręcam, chociaż to by była najmniejsza, najdrobniejsza myśl, to ja tak naprawdę finalnie ściągnę na siebie śmierć do jakiegoś aspektu swojego życia. Więc dwa miesiące temu, jak tu przyjechaliśmy z moją żoną, byliśmy tutaj w drodze, jechaliśmy tutaj samochodem. Duch Święty do mnie się spytał w ogóle zadał mi takie pytanie. W ogóle, czego ty ode mnie chcesz? Konkretnie, czego ty się spodziewasz? Co chcesz, żebym dla ciebie zrobił? Jak mogę tobie usłużyć? I mieliśmy takie trzy rzeczy. Chciałbym, żeby religia wyszła ze mnie i z mojego myślenia. Druga to była taka, że chciałbym się skonfrontować z rzeczami niewygodnymi, które zawsze sobie zrzucałem pod dywan. A trzecia, chciałbym zmienić pewne elementy swojego myślenia, z którymi nie umiem sobie poradzić. I to poselstwo, które tutaj było wysłowadzane przez ostatnie dwa miesiące, spowodowało, że całkowicie zmieniłem pewne sfery w swojej psychice. Zauważyłem też, że w związku z tym w ogóle tak mimowolnie zaczęły porządkować się pewne aspekty mojego życia, które wcześniej były rozwalone całkowicie. Bo tak jak powiedziałem wcześniej, tak jak myślimy, tak też działamy. Mamy się tak dobrze, jak ma się dusza nasza. Więc jak zacząłem rozbrajać i rozpracowywać te rzeczy, to wtedy moje życie zaczęło się porządkować. Z czym ja tak naprawdę miałem problem? Od 2,5 miesiąca miałem powracające myśli pornograficzne, które mi po prostu nawiedzały. W momencie, gdy ja miałem otrzymać jakiś przełom od Boga, w momencie, gdy ja zamiast skupić się w ogóle na tym, co mam, co Bóg robi dla mnie teraz, co robi w mojej duszy, co robi w moim życiu, to ja skupiałem się na zbywaniu tych myśli. W ogóle jest taka bardzo ważna zasada, która też wtedy była dla mnie teorią, ale teraz to widzę, teraz to rozumiem, że w wszechświecie nie ma próżni. W ogóle w wszechświecie nie ma pustych miejsc, bo w miejsce, gdzie coś wyciągniemy, zburzymy, wykorzenimy, musimy też nasadzić coś, żeby tam nie przyszła ekipa w ogóle remontowo-budowlana od Lucyfera i tam nam znowu czegoś nie zasadziła. Więc nie wiedziałem, co z tym zrobić. Te rzeczy nawracały, tłamsiły mnie,
stawałem się nieswój coraz bardziej. Wracały też myśli o przeszłości. Myśli o przyszłości, takie dręczące, a co ja zrobiłem i jaki ja byłem, jakich niecnych występków się dopuściłem. Oczywiście tak, nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. Też to rozumiałem. Nie czułem się źle z tym, co zrobiłem, tak, bo przebaczyłem sam sobie, tylko chodziło po prostu o to, że ja nie umiałem tych myśli za bardzo zamaskować. Ja inaczej. Ja udawałem, że ich nie ma. Poszedłem do wniosku, że przyjmę taką taktykę na diabła, że będę udawać w ogóle, że te rzeczy mnie nie dotykają w żaden sposób, że te rzeczy mnie nie zatrzymują, że te rzeczy mnie hamują. Nie hamują. Miałem też różnego rodzaju paranoje maniakalno-lękowe. Taki wam przykład podam. Bliski mojej żonie, bo tego doświadczała codziennie. Ja miałem w ogóle taką manię, że ja dbałem o to, żeby mi się bateria w telefonie nie przeładowała. Po prostu byłem w stanie sobie ustawić budzik o 2 w nocy, żeby wstać i tą baterię odłączyć, gdy ona była 100% naładowana, żeby przypadkiem nie ładowała się do ranka. I sobie robiłem taką jazdę sobie wmówiłem, że mówiłem, że to jest sprzęt od Boga, więc ja powinienem teraz o niego dbać. Nie. Po prostu wkręciłem sobie jakąś paranoidalną jazdę, którą ubrałem w jakieś fajne, religijne słownictwo. Drugi przykład. W związku z tym, ci, którzy słuchali moje świadectwo, to wiedzą, ci, którzy nie słuchali, to nie wiedzą. Byłem człowiekiem bez dachu nad głową, zanim w momencie, gdy się nawróciłem do Jezusa. Czyli człowiekiem całkowicie bez domu. Oczywiście miałem gdzieś się poczuć, tak, w takim znaczeniu, że rodzina niby oferowała mi swoje dach nad głową, tak, ale tam po prostu nie chciałem, tylko się po prostu ich bałem panicznie, więc wybrałem po prostu szwędanie się po ulicy. I jak dostałem mieszkanie od Boga, w momencie, gdy podjąłem decyzję, że chcę się ożenić, to on został pomalowany na biało. Więc ja z racji tego, że nie miałem wcześniej domu, zacząłem bardzo o ten dom dbać, aż do przesady. U mnie nawet nie można było się o ścianę oprzeć, bo tego człowieka podbiegałem, go przesuwałem. Jak gdzieś jakaś plamka upadła, w ogóle bryzgałem tą białą ścianę, to ja brałem taką gąbeczkę magiczną, tak wyścierałem w ogóle ten brud delikatnie. Wiecie, mogę mieć syf w całym mieszkaniu, a jak tylko spada mi kropka w ogóle na białą ścianę, to ja od razu z tą gąbką biegałem. Po prostu krzywizna straszna. Co jeszcze? No to są takie główne rzeczy. Było też jeszcze, tego jeszcze jest i tego było bardzo, bardzo wiele. Ja tego po prostu nie wiedziałem, nie umiałem tego zdiagnozować. Dlaczego? Ponieważ ja nie zrozumiałem tego w pełni, że ja nie jestem swoimi emocjami, ja nie jestem tym, co myślę. W ogóle przemiana umysłu to jest, okazało się, bardziej gruby temat, bo to nie polega tylko na przewartościowaniu pewnych rzeczy i zmiany pewnych takich kluczowych pojęć naszego życia, typu co jest dobre, a co złe, albo nie wiem, w ogóle kim jest Bóg i tak dalej. Przemiana umysłu nie polega na przewartościowaniu tak naprawdę, nie do końca. Polega na zmianie na najdrobniejszego aspektu twoich toków myślowych, czyli nawet takich wzletnych myśli paranoidalnych, które miałem wtedy. Czy bateria się naładowała, do końca się przeładowała i tak dalej, i tak dalej. Nie rozumiałem tego w momencie, gdy tu przyszedłem i zaczął ten przekaz, który tutaj naprawdę wypowiedzone ludzie, mówię do tych, którzy słuchają teraz, bo ci, którzy to są, to wiedzą, ale do tych, którzy słuchają przed nie wiem, teleodbiornikami czy komputerem, to co tutaj się dzieje naprawdę są potężne rzeczy i to nie są żarty. Z czasem zacząłem w ogóle diagnozować te rzeczy. Od początku tutaj przyjazdu był taki przekaz, który dał mi narzędzia, który pokazał mi narzędzia w moim duchu, które mogę użyć. Pamiętam pierwsze moje nabożeństwo, to jak tutaj, jak Agata mówiła o kurze przemienienia. Bardzo, bardzo dla mnie ważny temat i ja nie wiem jak to jest, nie wiem jak to go robi, jak zawsze Agata głosi, to ja jestem po prostu rozmontowany, moja dusza po prostu jest tak, lobotomię mózgu mam robione po prostu, że rzeczy niewłaściwe są po prostu tak poćwiartowane, ja po prostu wtedy widzę i mówię, wow, Boże, okej, okay, to jest tak, tu się jakiś w ogóle szmaciarz, jakiś diabeł tu mi się ukrył w tej sferze. I
jak zacząłem przychodzić do Boga, to też mi się to pokrywa z tym, co Micha mówił 2 tygodnie temu, że obserwuj swoje zachowania, stań w ogóle z perspektywy trzeciej osoby, w ogóle przyjrzyj się sobie. Teraz zrobiłem coś takiego, że jak byłem na tej górze przemienienia, o której mówiła Agata, byłem w ogóle w osobistej relacji z Bogiem, ja przyglądałem się nawet swoim myślom. I tak sobie na nie patrzyłem i w ogóle i Bóg się tak mnie spytał, czy ty myślisz, że to jest normalne? A ja wiesz co, to nie jest normalne. I zaczął się ten moment rozbrajania tych rzeczy. Jak widzisz jasność, co jest, co identyfikujesz, to bardzo ważne jest, żeby w to miejsce, te miejsce złe, w te miejsce zepsute, wtłoczyć w ogóle Boże rzeczy. I w momencie też bardzo dużą, ważną rzecz powiedział Artur z jakiejś, chyba to było 2-3 tygodnie temu, nie wiem, już nie pamiętam, o walce z przyszłością, o pogodzeniu się z przeszłością. Że jak nawracają myśli z przyszłości, to te myśli w ogóle trzeba zastosować dla nich blokadę w takiej postaci, że trzeba myśleć o czymś poczciwym, dobrym, tam wszystko jest w tym tekście wymienione. Więc jak ja zrozumiałem, że ja tak nie mogę po prostu udawać, że tych myśli nie ma, tylko że ja muszę coś nasadzić w miejsce tych myśli, tych w ogóle myśli pornograficznych, tych myśli paranoidalnych. I jak zacząłem to robić, to po jakimś czasie, po jakichś 2-3 tygodniach zauważyłem, że w ogóle moje życie zaczęło się układać. W związku z tym zrobiłem porządek w swoich myślach. To niby to są drobne rzeczy, ale jak tych drobnych rzeczy się w ogóle skumuluje, to wychodzi jakaś wielka, ogromna całość. I powiem wam teraz, że po tych 3 tygodniach pracy z tymi drobnymi, takimi rozkręconymi, porąbanymi myślami, zauważyłem, że ja przede wszystkim czuję się bardziej wolny. Nic mnie nie potępia, nie czuję się źle z tym, co zrobiłem, czuję się bardziej bezpośredni też w wyswobadzaniu Bożej mocy. Ostatnio nawet nie wstydziłem się w ogóle pójść do mojej babci, zaoferować jej uzdrowienie, tak, pomodlić się, mimo że wiedziałem, że za chwilę mi matka zadzwoni i powie, że jestem szurnięty po prostu, no więc... Wcześniej miałem opory, nie mogłem przełamać tej bariery. Wychodziłem z założenia, że skoro gdzieś tam moja wiara jest w tym temacie zachwiana, no to nie będę robić rzeczy bez wiary, pożegam po prostu, aż się tam zreperuję w swoją wiarę. No i ten moment nadszedł, kiedy zacząłem robić porządek z takimi w ogóle drobnymi rzeczami. Co jeszcze? Miałem taką teorię, że jak się napracuje bardzo dobrze, tak jestem taki styrany, to mi się należy wypicie sobie zimnego piwa i pogranie sobie w grę komputerową. Miałem taką warownię w ogóle, Ja jej nie dostrzegałem w ogóle, wtedy z nią żyłem przez ostatnie 2,5 roku mojego nawrócenia i było wszystko super jak dla mnie. Przecież należy mi się, tak? Przecież należy mi się w 100%. Jestem po ciężkim dniu pracy, siedziałem na słuchawce 10 godzin, miałem ewangelizację, jest 22 i tu mam wolne, no należy mi się ten browarek i tam sobie pograć w coś, po prostu jakąś głupotę. Jak zacząłem robić w ogóle te rzeczy, które tutaj są głoszone po dwóch miesiącach, ja w ogóle nie mam ochoty nawet sobie gry odpalić, co dla mnie jest w ogóle bardzo dziwnym uczuciem, ale bardzo przyjemnym. Nie mam też, nie miałem problemu z nadużywaniem alkoholu, ale zauważyłem, że jak tak sobie posiedzę do późna, nawet o tym jednym takim delikatnym piwku, to mi się później ciężko wstaje, rano jestem taki jakiś rozkojarzony. I tak właśnie mówię, Boże, co się dzieje? Przecież tak żyłem z 2,5 roku, nie było żadnego problemu. I Duch Święty do mnie powiedział, bo porządek zacząłeś robić z tymi rzeczami. Po nitce do kłębka, jak zacząłem robić porządek z małymi rzeczami, to zaczęły się porządkować jeszcze większe. Nagle jak tak przestałem grać w tych komputerach, nagle mam czas na Biblię, mam czas na modlitwę, mam czas, żeby porozmawiać z żoną, mam czas nawet, żeby odpocząć, bo to siedziałem 10 godzin przed komputerem, wracam i to dalej się męczę z rok przed komputerem. Więc taki też apel mam do wszystkich, którzy tego słuchają. Nigdy nie zostawcie nawet najdrobniejszego zaczółka w ogóle piekła.
Nigdy się na to nie kłóćcie. Jeżeli coś powoduje, że odciągani jesteście od relacji z Bogiem, nawet jeżeli to jest najdrobniejsza myśl, to słuchajcie tego, co tutaj się mówi, to jest raz, a dwa, wdrażajcie to życie, bo jak zrobicie porządek z tymi prostymi rzeczami, to wtedy ta całość, którą już macie wypracowaną, ona nabierze zupełnie innej mocy, zupełnie innej jakości. Nieważne, na jakim etapie jesteś rozwoju duchowego. Nigdy nie myśl, że już nie musisz nad sobą pracować, że już Duch Święty wykonał w pełni swoją robotę, bo to jest nieprawda. Zawsze znajdzie się ta jedna rzecz, ta jedna mucha, która może zaważyć o całości. Więc to jest w sumie świadectwo tego, co zrobił Bóg w moim umyśle przez ostatnie dwa miesiące, a wiem, że to jest dopiero początek. Wiem, że z czasem będę coraz bardziej szczęśliwy, będę coraz bardziej czuł się wolny i teraz wiem, że to ja decyduję o tym, o czym ja myślę i co jest w mojej głowie. Amen.